i tak naprawdę szpitale, które są rozliczane ryczałtowo z wykonanych zadań, mają za rok 2020 niewykonania mają rozliczyć w roku 2021, miały je zakończyć do 30 czerwca. No trudno operacje na sercu czy wszelkie operacje onkologiczne, urologiczne nadrobić. Ich się jest po prostu nie nadrobi. Słyszymy dzisiaj, że bo szpitale mają wypłacone za te zabiegi, choć ich nie wykonały, że będzie abolicja dla tych szpitali i NFZ po prostu te pieniądze im wypłacił i nie będzie żądał ich zwrotu od placówek, szpitali, które nas leczą. To chyba najbardziej mnie oburzyło to, że pan minister powiedział, że jest dobrze, że wszystko jest w porządku, że panujemy nad tym, że wszystkie ciężkie przypadki są leczone. Niestety tak nie jest. Ja tylko przypomnę, Robercie, co trzeci chory na raka ma odwołane terapie i badania. Prawie 70% z nich nie uzyskuje pełnej informacji, gdzie i kiedy będą dalej leczeni. 40% personelu szpitali przyznaje, że z powodu koronawirusa przekładają procedury u pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia powinni być obsługiwani bez opóźnień. To jest raport Rzeczywistość Równoległa Polska Onkologia w czasie epidemii COVID-19. A powiedz mi, jak wyglądało dokładnie to z twoim tatą, bo te operacje, co wam mówiono w ogóle w szpitalu, kiedy przesuwano te operacje? No, szpital komunikował jedno, jest COVID i zostały wszelkie zabiegi tego typu wstrzymane. Zresztą to nie tylko ja otrzymałem taką informację, sami lekarze czy w Poznaniu, czy na Śląsku, czy w Małopolsce, na Podkarpaciu mówili o tym, robili konferencje prasowe i mówili, że mają kłopot z ratowaniem dzisiaj życia ludziom, ponieważ wszystko jest ustawione pod COVID. Rząd jakby nie przygotował tego, że oprócz COVID-a równolegle musimy leczyć osoby na inne choroby, patrząc na statystyki zgonów, które są przerażające za rok 2020. No, widzimy nagły przyrost i to szczególnie w tych ostatnich, w ostatnim kwartale roku 2020. Przypisuje się wszystkim, że zmarli na COVID. Oczywiście te choroby są, ktoś, kto ma choroby typu onkologicznego, który słabe serce, płuca, bardzo szybko może zachorować na COVID i niestety umrzeć, tak? I co pokazują też statystyki. Dlatego nieleczone, brak rehabilitacji, brak takich podstawowych zadań, bo umówmy się, dzisiaj te bardzo modne teleporady, które są, no zupełnie nie rozwiązują problemu. Ponieważ osoby, które się leczą urologicznie, nie wiem, na serce, trudno jest poprzez teleporadę z nimi porozmawiać i wybadać, co tak naprawdę się temu człowiekowi dzieje. A wbrew pozorom te teleporady nie dotyczą tylko i wyłącznie zwykłego, w cudzysłowie, przeziębienia czy odcisku na lewym palcu, tylko dotyczą też innych chorób. Zwracano też uwagę na to, że niejednokrotnie ci sami lekarze, którzy przyjmują poprzez teleporadę, przyjmują prywatnych poradach. No właśnie, lekarze są już poszczepieni z tego, co wiemy, prawda? Czy oni nie mogliby już zacząć przyjmować nas w ośrodkach zdrowia na NFZ? Czy tam coś słychać w ogóle? Zdecydowanie. Ja nie jestem w Komisji Zdrowia. Pytałem kolegę posła Marka Rutkę, czy są w ogóle jakieś rozmowy, to na tą chwilę uważam, że wszyscy lekarze, mam w tej chwili też chorego wujka, który leży w łóżku i lekarz go leczy czwarty czy piąty tydzień przez teleporadę, rozmawiając z ciocią, bo wujek jest na tyle nieprzytomny, że nie jest w stanie mu odpowiedzieć na to, co go boli, to przez ciocię się komunikuje, gdzieś tam przychodzi pielęgniarka, która pomaga. Ale tak naprawdę lekarz nie przyjeżdża. Uważam, że to powinno być zmienione i bardzo szanuję pracę lekarzy, pielęgniarek, którzy walczą o nasze zdrowie, życie i walczą z COVID-em tak naprawdę, ale uważam, że gro winy ponosi rząd polski, który nie umiał przygotować nas. Jeszcze w lipcu
mówiliśmy, czy w czerwcu, że poradziliśmy sobie z pandemią, mieliśmy drugą falę COVID-a, nic nie zrobiono, dzisiaj mamy trzecią, statystyki są dla nas przerażające. My tak naprawdę, jakbyśmy nie mieli służby zdrowia, ponieważ wszystkich, no, w jednym szpitalu mamy osoby, które są chore na COVID i które można by było leczyć. Uważam, że wcześniej trzeba było przygotować, podjąć decyzję, doposażyć szpitale, na przykład powiatowe, i w tych dużych szpitalach ratować ludziom życie, a w tych szpitalach, które są mniejsze, przeznaczyć się dla tych osób, które chorują na COVID i tam udzielać im pomocy. A czy w ogóle Lewica ma jakiś wpływ, możecie jakoś nacisnąć, bo ci sami lekarze przyjmują też w gabinetach prywatnych i tam już pacjent może przyjść i tam już nie ma obaw żadnych o COVID. Czy wy w jakiś sposób naciskacie, coś się dzieje? Jak to wygląda od kuchni, że tak powiem? Od kuchni oczywiście piszemy interpelacje w tej sprawie, zwracamy się do ministerstwa o samą organizację, o organizację, tak jak powiedziałaś, lekarze są już zaszczepieni, mamy problem z zaszczepieniem. No, dzisiaj minister Dworczyk ogłosił, że grupy tak naprawdę, które pracują wokół tych lekarzy, dopiero będą zaszczepione, więc no, tu zupełnie coś nie gra. To jest jedna sprawa bardzo ważna, organizacja tych szczepień. Druga rzecz, wtedy kiedy tworzono szpitale tymczasowe i gros specjalistów, lekarzy wypowiadało się, żeby te szpitale tworzyć jak najbliżej szpitali, które są już, funkcjonują, trzeba było je robić w hotelach, to myśmy oddalali, tak jak w Wrocławiu, chyba jest 7 kilometrów do najbliższego szpitala, te karetki krążą. No, mam gdzieś też wśród znajomych przykład, gdzie koleżanki mama z Jedliny, czyli 70 kilometrów do Jeleniej Góry, a do Bolesławca to jest jakieś 130 kilometrów, została wieziona z Jedliny do Bolesławca, do szpitala covidowego, więc no, też ta sieć nie została wcześniej zaplanowana. I wracając teraz do pytania dotyczącego tych lekarzy, którzy udzielają teleporad, a później przyjmują osobiście w swoich prywatnych gabinetach. Uważam, że to powinno być zmienione. Są lekarze, którzy w Polsce, którzy normalnie przyjmują, nie udzielają tych teleporad, przychodnie są otwarte, lekarze, pielęgniarki są zaszczepieni, więc narażenie też jest dużo mniejsze ryzyko zachorowania. Nawet jeśli człowiek zachoruje, to też zdecydowanie łagodniej przechodzi tego COVID-a. Dlatego też uważam, że tutaj jednoznacznie NFZ też powinien naciskać i tutaj jeśli chodzi, to najprościej to wykonać, uważam, za kontraktowanie, że za teleporady płacimy zdecydowanie mniej niż za normalne przyjęcie. Tak? No, tutaj jest jakby organizacja, tutaj posłowie nie mają wpływu na Narodowy Fundusz Zdrowia, to tak naprawdę oczywiście ministerstwo organizuje pracę. Na które też nie macie za dużego wpływu, niestety. No, Robercie, wrócimy jeszcze do sprawy, która jest bieżącą sprawą. Ty dzisiaj wracasz od komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, bo interweniowałeś w tej sprawie i tutaj poproszę o film. Wydaje się brutalne zatrzymanie kobiety, obiegł ten film internet i ty zająłeś się tą sprawą. Dzisiaj jesteś po rozmowie z komendantem, ale najpierw nam powiedz, czego dotyczyło to zatrzymanie. Jest to zatrzymana uczestniczka marszu, który wczoraj odbywał się w Głogowie. Trudno mi osobiście jakby odpowiedzieć, czego konkretnie, jaki zarzut dotyczył właśnie tej uczestniczki. Z tego co wiem, dziś zatrzymano podczas tego marszu troje uczestników, tą panią jeszcze dwóch mężczyzn. Dzisiaj w tym trybie przyspieszonym, no, w sądzie w Głogowie, o 12 była rozprawa i to sąd
z uwagi na to, że cały dzień jestem w trasie, niestety nie mam informacji, jakie sąd kroki podjął w stosunku do tych osób. Z ustaleń takich, które rozmawiałem z panem komendantem, ponieważ na początku miałem pojechać do Głowowa, spotkać się z panem komendantem. Ja ci przerwę. My powiekowym. Mówimy o tak? marszu strajku kobiet, który się odbył w Głogowie? Nie, to był marsz osób, które sprzeciwiają się wprowadzonym obostrzeniom i lockdownowi, który został wprowadzony przez państwo polskie, przez rząd polski. Ten podobny marsz pierwszy odbył się w niedzielę palmową, czyli 2 tygodnie temu. Ten marsz organizowali kibice, ponieważ tak się określali w przekazie internetowym, jaki się wszędzie pojawiał. W tym marszu wtedy brały udział całe rodziny, mamy z wózkami, w bardzo takim pokojowym klimacie się odbywał. Ten marsz wczorajszy, z tego co przekazał mi pan komendant, ponieważ on objął, komendant wojewódzki prowadzi czynności mające na celu ustalić, co było przyczyną takiego, a nie innego zachowania policji w stosunku do tej pani, bo jakby mało jest, nikt nie stawia zarzutów. Przy zatrzymaniu dwóch mężczyzn, te filmiki też są w internecie i największy zarzut jest złapanie tej pani za to gardło. My wiemy, że policja jest specjalnie szkolona, jak ma obezwładniać takie osoby, jak powinna się zachować. Co widać na tym filmie też, że to nie byli przypadkowi policjanci, tylko dosyć dobrze wyszkoleni, ponieważ kiedy, mówiąc kolokwialnie, brutalnie, tak jak to mówią kibice, rzucając tą panią na glebę, policja automatycznie zasłoniła, obstawiła kordonem, żeby nikt tam nie doszedł. Pani, która kręciła ten filmik, kręciła te filmy też 2 tygodnie temu. Udało jej się podejść i zobaczyć, jak dalej ten policjant się zachowuje, czy policjantka, bo różne pojawiają się głosy. I widać później, że jeżeli ta pani już leży na tej ziemi, ten policjant czy policjantka, jeszcze raz, wydaje mi się, że w sposób tak, jak powinna zareagować, układa tą osobę i zakładając jej kajdanki, tak? Na pewno budzi ogromne kontrowersje to uderzenie w gardło i rzucenie, mówiąc kolokwialnie, na glebę tejże osoby. No właśnie, i co mówi komendant, bo ty się dzisiaj z nim spotkałeś, jak on to wyjaśnia? Czy on jakiś uzyskałeś od niego konkretne informacje, dlaczego to było takie brutalne i dlaczego trzeba było tą kobietę tak zatrzymać? Znaczy, oprócz informacji dotyczącej całej organizacji, tego przygotowania, no tam policjanci mieli broń gładkolufową, przecież nie codziennie z taką bronią chodzą po ulicach, byli ubrani. Wiemy, że policja miała informację, że na tym marszu może być dojść do różnych rzeczy. Policjanci też wcześniej zatrzymywali osoby, które były pod wpływem narkotyków, posiadały narkotyki, a to ta sama końcówka, no tyle co udało się ustalić, ponieważ policja nie chce się wypowiadać bezpośrednio, ponieważ sprawdzić. Te czynności wyjaśniające dzisiaj są na 3 poziomach tak naprawdę. Pierwszy poziom to jest Komenda Wojewódzka Policji, pan komendant, z którym się dzisiaj spotkałem, ponieważ on ma bezpośredni nadzór nad policją nad Dolnym Śląsku. Drugie to komendant główny policji, który także prowadzi swoje niezależne czynności mające na celu wyjaśnić. I postępowanie, które na podstawie doniesień prasowych podjęła prokuratura. Tak? I prokuratura też będzie wyjaśniała zachowanie tego policjanta czy policjantki w stosunku do tej pani. Ale jakie jest przekonanie? Zbyt brutalnie? Czy należało się tej dziewczynie, żeby aż tak ją potraktować? Co ona tam, czy doszliście do tego, co ona tam takiego zrobiła, żeby aż tak ją zaatakować? To znaczy, pan komendant, jakby to, co widać też na innych filmach, tych filmach, które też publikowała policja, to, co widać, jak pani tam wcześniej kopie w tarczę policjantów, no, używa wulgaryzmu w stosunku
do nich, co w żaden sposób nie usprawiedliwia, jeszcze raz podkreślę, bez względu na to, jak się zachowujemy, żeby policjant z taką brutalnością łapał za gardło, rzucał drugą osobę na ziemię. Czytając literalnie ustawy o policji i używanie środków przymusu, do momentu uderzenia pałką nic nie wskazuje, żeby policja przekroczyła jakiekolwiek swoje uprawnienia. Czytając literalnie ustawę. Jednak patrząc na późniejszy element, gdzie ten policjant czy policjantka uderzająca czy uderzający tą panią, też jest informacja, że ta pani została tą pałką trafiona w torebkę. Podobnież nie ma żadnych śladów uderzenia, więc ale to nie jest żadne wytłumaczenie. Ma to zbadać, uważam, że dobrze, że prócz policji bada to prokuratura, ponieważ celem tego spotkania też było wtedy, gdyby prokuratura nie podjęła jakichkolwiek kroków, złożenie doniesienia możliwości popełnienia przestępstwa przez tego policjanta czy policjantkę. Nie ma sensu teraz tego robić, no skoro jest to cały czas przez prokuraturę prowadzone śledztwo, więc czy dochodzenie, tak, to dublowanie nie ma sensu. No my jesteśmy uczuleni trochę na to, jak zachowuje się policja, zwłaszcza wobec kobiet, które tak samo jak ten marsz, te marsze wszystkie w Warszawie, ten, jak mówisz, on raczej był pokojowym marszem, także to raczej bulwersuje ludzi. Ludzie bardzo ostro piszą o tym zachowaniu policji. Mhm. Patrząc na reakcje w mediach społecznościowych, bo umówmy się, dzisiaj żyjemy w tym trochę wirtualnym świecie i faktycznie te media społecznościowe, komentarze, jakie się pojawiają, są bardzo, bardzo niekorzystne dla policji. Mam nadzieję, że policja wyjaśni wszystko i ukaże osobę, jeżeli ta przekroczyła swoje uprawnienia. I bez względu na to, bo zawsze pewnie znajdzie się jakiś wymyk prawny, który powie, że ktoś mógł, nie mógł, uważam, że etycznie takie zachowanie dla policji jest, etycznie dla drugiego człowieka nie powinno się nigdy wydarzyć, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, myślę, że policja, to co powiedziałaś przy strajkach kobiet, przy tym co się działo na ulicach od października do dzisiaj tak naprawdę, bo są te protesty, straciła bardzo dużo. I tu nie chodzi o to, żeby na policję obrzucać. Te zaufanie do policji też bardzo spadło. Policja musi pracować na wizerunek, żebyśmy policjanta szanowali, ale musimy też szanować prawo. Jeżeli działamy my według prawa, to policjant nie ma też prawa zachowywać się w stosunku do nas w taki sposób brutalny. Bez względu na to, to jest tak jak powiedziałeś, czy ta pani była notowana, czy nie notowana, czy uczestniczyła w tym zgromadzeniu tak zwanym kiboli, czy jest to pokojowe. Bez względu na to, kto gdzie stoi, każdy powinien zachować się w taki sposób, żeby nie urągać drugiej osoby i nie być w stosunku do niej agresywny. My będziemy wracać do sprawy i na pewno zapytamy Cię jeszcze, jak ona się skończyła dla tej pani i jak zostało to wyjaśnione. Ja bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Dużo zdrowia i dziękuję za poświęcony nam czas. Do widzenia Państwu. Do widzenia. Bardzo, bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.